Cześć, z tej strony Mateusz Submat. Witam w drugiej części filmu, w którym robię liczbę pi przestrzenną. W drugiej części zaszpachluję wszystkie dziury po wkrętach. Wszystko to wyrównam i wam właśnie opowiem, co tu jeszcze robiłem poza filmem. Zapraszam do oglądania. Co nam będzie potrzebne? Nożyce do cięcia profili aluminiowych, którymi wzmocnimy wszystkie narożniki liczby pi. Będzie nam potrzebna siatka na łączenia, nie ta, co mówiłem, pierwsza, styropianowa. Połączymy nią właśnie wszystkie te łączenia. Gips szpachlowy lub masa na łączenia płyt GK. I inne różne potrzebne rzeczy. A, i mówiłem jeszcze w pierwszym filmie o zaciskach stolarskich. Do czego one mi były potrzebne? Kiedy to wszystko schło, po prostu to było wszystko ściśnięte nimi, żeby się nie... No nie rozwaliło. No to bierzemy się do roboty. Mamy to wszystko zagruntowane, grunt nam wysechł. To bierzemy się za szpachlowanie. Lecimy. No dobrze, od czego zaczniemy? Pierwsze co robimy, to ucinamy sobie siatkę na łączenia na wysokość tych 3 płyt GK, czyli jakieś 5 cm. Drugą rzeczą, którą robimy, to jest docięcie narożnika aluminiowego nożycami do blachy na te właśnie połączenia. Co właśnie w tej chwili zrobię. Widzimy się już za chwilę. No dobrze, teraz obstawię narożniki. Gips szpachlowy mam rozrobiony, więc teraz na narożnik nakładam go. Biorę narożnik i wtapiam go w gips. Zbieram nadmiar gipsu. Samo robię z drugiej strony. Zbieram nadmiar gipsu, zaszpachlowuję były wszystkie dziurki tutaj powstałe. Co dalej? Biorę sobie gips szpachlowy i zaszpachlowuję wszystkie te dziurki powstałe po wkrętach, którymi skręcałem wszystkie płyty gipsowo-kartonowe. Dobrze, teraz zajmiemy się narożnikiem wewnętrznym. Czyli nakładam tutaj też gips szpachlowy. Taką warstwę, mniej więcej 2 mm, może być trochę więcej. W międzyczasie dociąłem sobie siatkę na łączenia płyt GK, tak, na wysokość moich płyt, czyli 5 cm. I teraz wstawimy tą siatkę, znaczy, o Jezu, wstawimy, wykleimy tą siatkę w gips. Bierzemy siatkę i wtapiamy ją w łączenie. To samo z drugiej strony. Dobrze, teraz szpachelką zaszpachlowujemy gipsem tą siatkę i pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie zajmiemy się zaszpachlowaniem tych płyt GK. Czyli bierzemy gips na szpachelkę i po prostu wklejamy jakby te szpary wszystkie i wyrównujemy do pożądanego efektu. Możemy zostawić jakieś tam grudki. Wyszlifujemy to w kolejnym filmie. I to samo robimy ze wszystkich stron. Nakładamy gips szpachlowy i wyrównujemy szpachelką.
No dobrze, całą tą liczbę pi mam zaszpachtowaną. Teraz czekam kilka godzin, aż to po prostu wyschnie. Weźmiemy się za szlifowanie i wtedy zaszpachtujemy to jeszcze raz. To nasza liczba pi sobie schnie, a ja zapraszam Was do obejrzenia trzeciego odcinka, w którym będziemy szlifowali i malowali tą właśnie liczbę. Oczywiście w opisie macie link do filmu pierwszego i trzeciego. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Lajkuj, komentuj, subskrybuj. Pozdrawiam, Mateusz Słupmat. Cześć!